Nowe RTX seria 4000 to zupełna rewolucja w świecie graczy. Mamy tutaj frame generation, ale czy to fake frames, czy faktyczny zysk? To właśnie dla Was dzisiaj sprawdzimy. Nowe karty z układem NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti zostały dosyć chłodno przywitane przez testerów, w tym również przeze mnie. W recenzji, którą oczywiście znajdziecie na naszym portalu, link w opisie. Co zatem sprawia, że karty te realnie cieszą się aż taką popularnością? Postanowiliśmy ten temat dokładnie zbadać. RTX 4060 Ti z 8 GB pamięci graficznej. Taka oto karta trafiła właśnie w nasze ręce. Konkretnie, tak jak widzicie, jest to jeden z lepszych, faktycznie dostępnych na rynku modeli autorskich, Asus TUF Gaming. Względem modelu, który testowaliśmy, to jest widocznego za mną NVIDIA Founders Edition, ten oto tutaj dominuje zarówno rozmiarem, jak i wagą, ale jednocześnie jest obecnie o 300 zł tańszy niż na premierę wynosiła cena MSRP. Złośliwi powiedzieliby, że przepłacamy tu za niepotrzebnie przewymiarowane chłodzenie, ale moim zdaniem cisza zestawu podczas grania jest bezcenna. Karta Asusa przy okazji też lepiej wpasowuje się w design dzisiejszych zestawów dla graczy oraz została wyposażona w bardzo poręczną podpórkę, która też pełni rolę śrubokręta. Co jednak najistotniejsze, Asus GeForce RTX 4060 Ti TUF Gaming posiada klasyczne 8-pinowe złącze zasilania, co oznacza łatwość instalacji w starszych zestawach bez konieczności stosowania adaptera na złącze 16 pin. Oczywiście tak potężne chłodzenie nie marnuje się w tym przypadku, jako że Asus fabrycznie kartę podkręcił, co zwiększa dodatkowo jej osiągi względem domyślnie traktowanych modeli. W istocie chłodzenie to pozwala nawet na jeszcze większe podkręcenie niż zastosowane przez producenta i tak też kartę potraktowaliśmy. A na ekranie teraz widzicie porównanie wyników względem standardowego RTX-a 4060 Ti w kilku grach. Jak widać, zyskać można całkiem dużo, a karta przy tym jest sporo cichsza. Niemniej nie spotkaliśmy się tutaj, aby rozmawiać o tej skądinąd ciekawej konstrukcji karty, a raczej o tym, dlaczego to realnie lepsza propozycja od podobnie wycenionych kart poprzedniej generacji. Odpowiedzią na to pytanie jest, zdaniem NVIDII, DLSS Frame Generation. Funkcja dostępna tylko dla kart graficznych serii RTX 4000 i pozwalająca nawet dwukrotnie podnieść ilość wyświetlanych klatek w każdej sekundzie. Jak to działa? Otóż rdzenie Tensor w najnowszej ich generacji posiadają specjalny akcelerator przepływu optycznego, który pozwala skutecznie przewidywać wygląd klatki pośredniej pomiędzy dwoma faktycznie renderowanymi na karcie przez silnik gry. W przeciwieństwie do klasycznych tego typu upłynniaczy, które nie biorą pod uwagę tego, co się dzieje z obiektami widocznymi na analizowanych klatkach obrazu, NVIDIA Frame Generation ma być niewykrywalne dla ludzkiego oka i właśnie to postanowiliśmy sprawdzić. To, co teraz widzicie, to dwa bliźniacze stanowiska wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 GB. Oczywiście do tego drugiego dopiero tą kartę włożę, także za momencik. W obu znajduje się ten sam procesor Intel Core i7 12700K oraz 32 GB DDR5. Jedyna różnica to fakt aktywowania DLSS Frame Generation na zestawie z kartą Asus TUF Gaming. Poproszę teraz przypadkowo napotkane osoby oraz kolegów z redakcji o to, aby pograli chwilę na obu zestawach i następnie powiedzieli nam, na którym tak naprawdę grało im się lepiej. Zaczynamy. Mamy naszą pierwszą ochotniczkę, jest nasza koleżanka z redakcji Natalia i w tej chwili już zajęła się właśnie naszym stanowiskiem testowym i testuje pierwszą z konfiguracji. Za chwilkę poproszę Cię, Natalio, abyś przeniosła się na drugi identyczny zestaw. Jak widzicie, dokładnie ta sama lokalizacja testowa. Przypominam, na jednym z tych połówek ekranu mamy uruchomioną RTX-a 4060 Ti z aktywnym DLSS Frame Generation, a na drugim bez tej opcji. Natalia oczywiście nie wie, który jest który. I będzie musiałem powiedzieć, na którym jej się gra faktycznie przyjemniej, czyli płynniej, i czy widzi jakieś różnice w jakości obrazu generowanego przez właśnie obydwie techniki. Także Natalio, proszę Cię teraz do drugiego stanowiska. I tak jak mówiłem, szukamy różnic w płynności działania. Oczywiście w obydwu grach mamy ustawienia maksymalne, aktywny ray tracing i również DLSS tutaj jest w funkcji quality, czyli ten super resolution. Co warto znaczyć, rozdzielczość jest 1440p. I co ciekawe, na obydwu tych kartach generalnie grać się da, tylko właśnie pytanie, na której z tych konfiguracji, czy z DLSS 3.0 Frame Generation, czy bez niego, gra będzie przyjemniejsza. Dobrze, Natalia, jesteśmy już po testach, powiedz mi w takim razie, który z tych zestawów był dla Ciebie płynniejszy w rozgrywce? Zdecydowanie ten po lewej. No i słusznie, faktycznie tam aktywny był DLSS Frame Generation. Mamy praktycznie ponad 60 fps rozgrywki na tym tutaj części monitora, a na tej części mieliśmy 30-35. Nadal grywalnie, ale nie aż tak płynnie.
A powiedz mi, czy różnice w grafice jakieś dostrzegłaś, czy różnic nie było? Chyba nie. Również się zgadza, ponieważ jakby nie patrzeć, Frame Generation generuje klatki, które są bardzo zbliżone i tak naprawdę tych różnic raczej nie dostrzeżecie. Pora na kolejnego uczestnika, a tobie Natalio serdecznie dziękuję. W oczekiwaniu na kolejnego kandydata postanowiłem sprawdzić, jak poradzi sobie nasz kamerzysta, czyli Kamil. Kamilu, ja. Witam. Witam serdecznie, to jest mój debiut, zazwyczaj jestem po drugiej stronie. Przed tobą, tak, poprzednio widziałeś dwa stanowiska, troszeczkę oczywiście pozmieniałem, także nie jest tak, było przedtem. I twoje zadanie, no może być tak, było wcześniej, ale no generalnie twoje zadanie to odgadnąć, gdzie jest DLSS 3.0, a gdzie będzie bez tego Frame Generation. Dobra, chcę przejść w tym samym miejscu, dobra. Okej, jeszcze tylko jedną rzecz zerknę. Wydaje mi się, że... Co ja akurat widzę największą różnicę, jak biegam, bo nie wydaje mi się, że jakby w prawej stronie jest dużo płynniej, wiesz? No to dobrze ci się wydaje, bo faktycznie tam jest DLSS 3.0, ale czy w takim razie gdzieś widzisz lepszą, znaczy czy gdzieś widzisz różnicę w jakości obrazu, czy te klatki generowane dostrzegasz, czy one jakkolwiek przeszkadzają? Wiesz co, no jakby chodzi o to, najbardziej widzę to, że po lewej stronie wygląda jakby komputer sobie trochę nie radził i przycina delikatnie grę, nie? Tak, mamy tam 30-35 FPS-ów, także no powiedzmy grać się da, no ale nie jest to aż taka płynność, na jaką PC-towi gracze zasługują, czyli ponad 60, które oferuje w tej chwili DLSS 3.0 z aktywnym Frame Generation. Dobra, czyli co? Czyli zgadłem. Zgadłeś, okay. Gratuluję. Idziemy po Macieja. Tak jest. Nasz kolejny zawodnik to dobrze wam znany Maciej, redaktor odpowiedzialny za gry, także tutaj liczę na ekspertyzę i szybkie odgadnięcie, który Macieju z tych zestawów jest wyposażony w technikę Frame Generation, gdzie widzisz płynniejszy obraz, jeżeli gdziekolwiek widzisz płynniejszy obraz. Kwestia jakości również będzie poruszana. No, wydaje mi się, że tu jest coś z tym obrazem nie tak. Maciej szybko rozgryzł pewne bolączki, które związane są z używaniem techniki DLSS 3.0. Mianowicie te klatki przy szybkim ruchu, gdzie mamy dużo detali, nie zawsze są idealnie odwzorowane i czasami pojawiają się artefakty na obrazie, które właśnie Maciej dostrzegł. W tej grze są wyjątkowo mocno widoczne. Byłem ciekaw, czy to faktycznie wychwyci. Natomiast Macieju, czy faktycznie widzisz gdzieś różnicę prędkości działania? Na początku jak chwyciłem, to bym powiedział, że tu jest troszeczkę płynnie, ale to jest minimalnie. To co Maciej mówi się pokrywa generalnie z tym, do czego Maciej przywykł, ponieważ po lewej stronie mamy technikę normalny DLSS bez Frame Generation i mamy około 30 klatek, czyli to co Maciej dobrze zna z konsol, PlayStation czy to Xbox. To zupełności wystarczy, żeby było jasne. Zupełności mi wystarczy. Także gra jest dosyć płynna, natomiast tutaj mamy 60 FPS-ów, znacznie płynniejszą rozgrywkę, no ale niestety w tym konkretnym tytule kosztem pewnych artefaktów obrazu wokół naszej postaci, co w takiej scenerii faktycznie jest widoczne. Eksperyment jasno wykazał, że więcej klatek to, no cóż, więcej klatek. Nawet jeżeli opóźnienie jest w zasadzie takie samo, albo nawet większe w przypadku korzystania z Frame Generation. Jednogłośne wskazanie zestawu z aktywnym DLSS Frame Generation czyściowo odpowiedziało na nasze pytanie, dlaczego gracze chętniej sięgają po nowsze karty. Postanowiliśmy jednak podnieść poprzeczkę, aby sprawdzić, czy faktycznie czas reakcji ma istotne znaczenie w przypadku gier dla pojedynczego gracza. I teraz z naszym Asusem RTX 4060 Ti TUF Gaming konkurować będzie GeForce RTX 3080 Ti, czyli niemalże najszybsza karta graficzna poprzedniej generacji, nadal znacznie droższa i przy okazji pobierająca również więcej energii. Proszę, udało się. W jej przypadku osiągamy zbliżony FPS bez wspomagania się Frame Generation, którego no cóż, i tak nie obsługuje. Co teraz powiedzą nasi uczestnicy? Przekonajmy się. Okej, okay, tym razem wracamy z zupełnie nową konfiguracją. Mamy RTX 3080 Ti w jednej z konfiguracji. Macieju, twoje zadanie polega na tym, żeby ustalić, czy Frame Generation, który jest aktywny na Asusie RTX 4060 Ti, faktycznie w jakikolwiek sposób wpływa na opóźnienia rozgrywki. Mam ocenić płynność. Tak, płynność i czas reakcji gry. Czy te same 60 FPS-ów uzyskane przez natywny rendering na RTX 3080 Ti będzie tak samo żwawe jak 4060 Ti z aktywnym Frame Generation? Szczerze, na żadnym z nich nie gra. Mhm. Tu jest gorzej. Ale tak samo jest tutaj. Nie nadążają, jak się obraca. Góra nie nadążają. To samo jest nawet w środku.
To, o czym w tej chwili mówi Maciej, to jest brak synchronizacji poziomej, która oczywiście nie jest dostępna, taka stała blokada przy wykorzystaniu frame generation, ale moglibyśmy używać adaptacyjnej synchronizacji, tylko że nasza konfiguracja pojedynczego monitora, który obsługuje dwa komputery, no nie umożliwia takich zastosowań, dlatego też nagramy bez synchronizacji. I to jakby no, jest to jakiś czynnik, który może Macieja zniechęcać, ale z punktu widzenia naszego eksperymentu nie ma znaczenia. Także Macieju, powiedz mi... Tu jest trochę płynniej, tu jest mniej płynnie, ale tak czy siak... Nie grałbym na żadne. Grałby na konsoli. Grałbym na konsoli, gdzie nie mam takich rzeczy, które wypalają mi oczy, bo tutaj po prostu nie dałbym rady z tym rozjeżdżaniem się. Ale obrazu. To ci mówię, możemy zaktywować, jakbym przyłączył na monitor. Ale tylko mówię, że nie dałbym rady. Mówię, że nie dałbym rady. I tyle. To, co jest ważne, to Maciej zauważył, że faktycznie natywne 60 FPS, które nam oferuje 3080 Ti, jest troszeczkę płynniejsze, daje takie płynniejsze odczucie na myszce niż używane tutaj na 30 do 60 upskalowanych przez DLSS 3.0, ponieważ mamy tutaj frame generation aktywny po lewej stronie, a tutaj grałeś na natywnym 3080 Ti. Także jest to drobna różnica i faktycznie da się to wyczuć, ale czy faktycznie uważasz, że to jest różnica taka, która by wpłynęła na jakość twojej gry? Okej, to chciałem usłyszeć. Poprosiliśmy ponownie Natalię i tym razem Natalio, powiedz mi, czy widzisz gdzieś większą responsywność gry? Bo tak jak już zdążyłem ci powiedzieć poza kadrem, jedna z kart została zmieniona na taką, która oferuje wydajność bez wspomagania się DLSS 3.0 Frame Generation na tym samym poziomie. Czyli w obydwu przypadkach mamy takie całkiem płynne 60 klatek na sekundę. Więc możesz śmiało poruszać myszką w obydwu jednocześnie. A nie widzę różnicy. Faktycznie w Wiedźminie tej różnicy nawet ja specjalnie dużej nie czułem. Realnie ona gdzieś może występuje, ale nie wiem, czy to nie jest kwestia tego, że ja wiem, co testuję i wiem, czego się spodziewać. Natomiast tak widać, faktycznie osoba postawiona przed ślepym wyborem ma problem ze wskazaniem, gdzie ta myszka działa płynniej i responsywniej. Dla twojej wiadomości po lewej stronie tym razem był DLSS 3.0. Tutaj miałaś natywnie 60 klatek generowane przez 3080 Ti. Także no, faktycznie ciekawy wniosek. Zobaczymy, co na to powiesz ty, drogi kamerzysto, bo teraz twoja kolej. Wróciliśmy do Kamila i Kamilu, przed tobą zadanie, tak jak przed chwilą słyszałeś, tylko oczywiście znowu nastąpiła podmiana albo i nie stanowiska i będziesz musiał powiedzieć mi, na którym gra ci się żwawiej, na którym gra reaguje responsywniej i ogólnie rozgrywka jest przyjemniejsza. Gra to ponownie A Plague Tale Requiem, najwyższe ustawienia z aktywnym ray tracingiem, także w obydwu przypadkach mamy około 60 klatek na sekundę, na które te karty pozwalają. Natywny 3080 Ti oraz ten RTX. Było ładne zacięcie. W obydwu mamy ustawienie najwyższe z aktywnym ray tracingiem. No to tak, oczywiście mamy tutaj około 60 klatek na sekundę w obydwu przypadkach, czyli na 3080 Ti oraz na RTX 4060 Ti z aktywnym DLSS 3 Frame Generation. A widzisz, już chciałem powiedzieć, że na pewno to jest, ta karta jest lepsza, ale w dwóch miejscach było to samo przycięcie. Tak, to było przycięcie związane z engine'em tej gry, czyli ale wiesz generalnie... co? Wydaje mi się, że to jest mocniejsza karta. Mhm. No słusznie, masz rację, faktycznie na tym części ekranu jest 3080 Ti aktywny i no tutaj jakby w tej grze ta różnica między responsywnością, jaką mamy 30 FPS-ów, a 60 natywnie, nawet jeżeli zwiększone również do 60 z użyciem DLSS 3.0, no jest odczuwalna. Także myślę, że możemy przejść do podsumowania. Przyznam, że tego w sumie się nie spodziewałem. Nowe karty ze średniego segmentu, w tym konkretnie omawiany przez nas GeForce RTX 4060 Ti 8GB, no w tym przypadku Asus Staff Gaming, może i nie oferują spektakularnego przeskoku w bazowej wydajności. Ten owszem oczywiście jest, ale nie aż taki, jakiego doznaliśmy przy chociażby premierze GeForce RTX 4090. Ale za to oferują nowoczesne podejście do zwiększenia tej wydajności przy jednoczesnym obniżeniu aspektu poboru energii. Z wynikami testów oraz tym bardziej wnioskami samych graczy nie da się dyskutować. GeForce RTX 4060 Ti faktycznie jest obecnie bardzo ciekawą propozycją, jeżeli szukacie karty do grania w teraz wychodzące i zaplanowane na przyszłość tytuły, czyli te, które będą też obsługiwać DLSS 3.0 Frame Generation.
Ostatecznie w większości tych starszych, które pewnie i tak już ograliście, nowe funkcje często nie są wspierane i różnice będą raczej mniejsze. Naturalnie dochodzi jeszcze kwestia jakości tych klatek generowanych przez Frame Generation, które nie zawsze nie w każdej grze oferowały taki sam poziom jakości i nasi właśnie testerzy czasami to wychwytywali, ale zazwyczaj dopiero po dokładnie wskazaniu palcem. Tutaj w tym miejscu spójrz, tutaj widzisz tą różnicę. Grając samemu przed właśnie jakąś moją ingerencją, często tego nawet nie dostrzegali i faktycznie jeżeli gramy w grę tak, powinniśmy w nią grać i skupiamy się na tym, co jest przed nami, a nie tym, jak jest renderowany świat wokół bezpośrednio postaci, bo to zazwyczaj właśnie wokół niej są największe problemy, no to jakby gra jest przyjemna i tych problemów nie dostrzegamy. Najwięcej tradycyjnie marudził Maciej, za co mu serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że dobrze się bawi na swoich konsolach. My powróćmy do znacznie płynniejszego grania na PC-cie. I mam nadzieję, że ten eksperyment Wam się ogólnie spodobał. Na dzisiaj to już wszystko, co przygotowałem i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć!